Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Marią, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Jana Pawła, naszego biskupa Mariana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi bogami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, wierności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, by nas uczynić wieści Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności.
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Grzechy świata, błogosławieni zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
Modlimy się. Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu. I wiara w wieku istą i świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa Pana naszego. Ksiądz proboszcz tutejszej parafii, nas wszystkich witam, a ja, Jan Borona, tu owszony, tu chodzący do kościoła, tu chodzący do szkoły, aż przez 9 lat, a potem 9 lat przy Myślu, zanim zostałem kapłanem. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim kapłanom, prałatom, kanonikom, proboszczom i katechecie naszemu. Na czele z księdzem prałatem z Hermanowic, który przewodniczył w koncelebrze. A on już wszystko zrobił, co było do zrobienia w Hermanowicach. Tym kościołem i Żankowicach tak się bardzo przejął, tak o niego dba. Tak stara się wszystkie swoje siły, trudy ofiarować dla tej świątyni. Dlatego składałem serdeczne i wszystkim kapłanom serdeczne pogratulacje. Wśród nas są księża prałaci z Przemyśla, którzy w tej chwili mają misję przed wielkimi uroczystościami, przed 50-leciem naszego arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, które odbędzie się równo za tydzień. Pozostawili mimo przygotowań, mimo ciężkiej pracy katedrę Przemyśl, aby odwiedzić Niżankowice. Kiedy jestem przy 50-leciu naszego miłego arcybiskupa, to tyle on dzisiaj powiem, iż wielokrotnie w ciągu roku nawiązywał do Niżankowic, do tej pięknej uroczystości, do tego spotkania ekumenicznego rzymskokatolików, grekokatolików i prawosławnych, które odbyło się w październiku przy poświęceniu tej świątyni. Drogie dzieci, chciałem inne dzieci jechać, ale ja was chciałem. Boście były w pierwszej komunii świętej w tym roku. Chciałem wam pokazać ten kościół, gdzie ja byłem do pierwszej komunii świętej. Pamiętam jak dziś tego soborowego ołtarza wtedy nie było. Ludzie przyjmowali komunię przy balaskach, a było nas bardzo dużo. Są ci koledzy i koleżanki dzisiaj i po drodze mnie zaczepiają, bo wiedzą, kim ja jestem, ja ich nie poznaję. Ja Lonka, ja Staszka, ja Zbyszek, Franek. To ci, że razem ze mną przystąpili do Komunii Świętej, bo
1939 roku, kiedy nastąpił czwarty rozdział rozbiór Polski, kiedy granica była na Sawie, które pojechały blisko nas tam, w naszej parafii trynieckiej, to wtedy nie wolno było przygotowywać się do pierwszej komunii. I dopiero w 1942, z drugiego na trzeci, ksiądz Kozieja, młodziutki proboszcz, nas przygotowywał. A udziela na komunii świętej, to będzie wielkie zaskoczenie dla wszystkich księży. Ksiądz rektor seminarium duchownego Jaszczewski Michał, który przyjechał pomóc młodemu księdzu proboszczowi. Ksiądz rektor seminarium duchownego był rektorem nas wszystkich, jak tu jesteśmy, jeszcze żyje. Ma 90, czy ponad 90 w tej chwili, jeśli chodzi o lata.